I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, Dzień Dobry Krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 30 grudnia 2020 roku. Zobaczymy, czy będzie druga część. Mogę być zajęty w ten dzień, także zobaczymy, ile będzie tych wiadomości. Ale tak czy tak, tych wiadomości ostatnio nie ma za dużo w Dzień Dobry Krypto, bo wszyscy przygotowują się do nowego roku. Nowego roku, w którym Bitcoin pokaże swoje prawdziwe oblicze, można tak powiedzieć. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc zobaczymy, jaka będzie cena w tym roku. Jeżeli chcecie zobaczyć predykcję na 2021 rok, zapraszam do audycji CryptoCrew Predykcja Bitcoina, Ethereum i XRP na 2021 rok. Co mi się podoba w tej predykcji, to jest to, że CryptoCrew nie patrzy na newsy. Także nawet jeżeli tutaj przepowiada ze swojej analizy to co się dzieje na 2021 rok, to nie jest to co się dzieje w newsach, tak? Tylko prosty wykres, który pokazuje co tak naprawdę na nim się dzieje. I tutaj może zaskoczyć parę osób w XRP. Ten wykres, który wygląda, można powiedzieć, ciekawie, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę tych newsów, które się dzieją. Tak? Także zapraszam tych, którzy są za XRP, Ethereum i Bitcoinem. Pamiętajcie, że to jest tylko analiza techniczna. Nie bierze pod uwagę nic więcej poza podwórkiem analizy technicznej, ale on w tej audycji mówi dlaczego. Tak robi i dlatego pewnie oglądamy go. Tak często. Niektórzy go uwielbiają, inni nienawidzą, ale taki mamy świat, tak jest stworzony, że jeszcze się taki nie urodził, co bym wszystkim? Dokładnie. Wy znacie już odpowiedź na to pytanie. A my przejdźmy do koingeko Zobaczmy, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o Bitcoina. O nie wiem, dlaczego tak nisko zjechałem, czy patrzyłem na jakiegoś alta, sam nie wiem, ale Bitcoin 28 833 dolary. W ostatnich 24 godzinach 6,7% w górę, czyli widzimy, że. Już pomału tutaj ten bitcoin zaczyna jeszcze rosnąć, bo ta dominacja się zwiększa. Bitcoina, o tym mówiłem też w audycji u CryptoCrew. Więc zobaczymy, czy ta dominacja dojdzie tak jak CryptoCrew mówi, że w pierwszym kwartale 2021 roku, może w drugim, zobaczymy odwrócenie tej dominacji i nagle atak na altcoin. Tak? Jeżeli ludzie będą chcieli wyjść z tej pozycji, czy to będzie 100 tysięcy, czy to będzie 200, 300. Czekam na Boba Lukasa jeszcze, żeby tutaj nam podpowiedział o tego czteroletniego cyklu. Na razie się nie pojawia. Może w nowym roku, tuż po Sylwestrze gdzieś tutaj wyjdzie i, i też przetłumaczymy tą audycję z jego portfolio, ale na razie go nie ma. Projekty, które sobie najlepiej poradziły to jest Basic Share, pierwszy raz widzę, 46%. Drugi to jest Uniswap 17,2%. Zobaczcie, jak Uniswap sobie radzi na koniec roku. Empty set dolar 13,9%. I mamy jeszcze projekty, które sobie gorzej poradziły. Jest REN minus 97%, SwissBorg minus 76% innexo, minus 7,3%. Zaczniemy może od XRP, bo tutaj jest na dywaniku pierwszy. Pamiętajcie, że to, co przed chwilą mówiłem, to, co się dzieje w newsach, to jedna rzecz. To, co jest na wykresie, warto wejść, czy to na oryginał CryptoCrew, czy to na to, co było tłumaczone, tak? W tym przypadku. Więc tu mamy kolejną informację, że Abra też dołącza do ostatnich giełd, które będą delistować po prostu XRP, albo wstrzymywać na czas nieokreślony do czasu wyjaśnienia SEC. Pamiętajmy, że Abra zawsze mi się kojarzyła z tą drugą Etoro, czyli tą giełdą, która też na podobnej zasadzie działa. Czyli Etoro może być przynajmniej w moim mniemaniu, następny, jeżeli chodzi o XRP. I oprócz tego, Binance też dołącza do właśnie giełd. To nie jest Binance.com, czyli tutaj będziemy obserwować w kolejnych dniach to, o czym mówiłem wcześniej. Czy Binance US, teraz który delistuje, czyli te ramię tylko Stanów Zjednoczonych, będą chciały, nie wiem, z jednej strony miały możliwość Upodobania się SEC ze Stanów Zjednoczonych i powiedzą: Dobra, my to ramię nasze Binance.com też usuwamy, powiedzmy wtedy w XRP, to będzie naprawdę druzgocąca wiadomość. Więc miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Oczywiście, dla tych wszystkich nie wiem, jak to prawnie wygląda. Nie wiem, kogo tutaj się podpytać na ten temat, ale ten tweet jednej osoby naprawdę robił wrażenie, jeżeli chodzi o ramiona różnych firm, które są w Stanach Zjednoczonych. Mimo to, że nie ma jurysdykcji, czy SEC jest stanie zmusić np. Binance US, jak tutaj mamy w tym przypadku, czyli tylko w Stanach Zjednoczonych, do tego, żeby Binance.com też usunął XRP. Miejmy na nadzieję, że nie, ale będziemy obserwować to w kolejnych dniach. Na razie tylko Binance US usuwa, 13 stycznia dokładnie. I dla tych, którzy nadal chcą językowo tutaj władać, czy to jest usunięcie, czy nie, The List znacza usunięcie tak naprawdę, tak? Więc usunięcie, ale okej, okay. jeżeli sobie poradzą z sekiem 22 lutego, Będą tutaj walczyć o swoje. I, i zapraszam jeszcze raz do, do analizy technicznej, tak? Z drugiej strony, to co się dzieje tutaj, jest jedna rzecz z Newsem. To co się dzieje na analizie technicznej, to jest druga rzecz. Do wiadomości o. XRP dochodzą nowe, można tutaj powiedzieć, pozwy w sądzie. Ten nowy pozew w sądzie federalnym w Kalifornii twierdzi, że Coinbase naruszyło stanowe przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, pobierając prowizję ze sprzedaży XRP firmy Ripple. Ripple został niedawno pozwany przez SEC, to już wiemy, a nowy pozew który tutaj został wniesiony przez Tomasa Wala, który twierdzi, że CoinBase czerpał zyski ze sprzedaży XRP, wiedzą, że jest to zabezpieczenie, czyli tutaj mamy pokłosie tego co się dzieje. Mają takie prawo. I dlatego to może być zaogniona sytuacja dla tych giełd, które nadal będą sprzedawały, wiedzą, że jest taka właśnie sprawa sądowa i CoinBase powinien był wiedzieć, że zostanie to uznane za Securities, argumentuje Sandovalow, ponieważ wiedział, że wszystkie węzły są pod kontrolą Ripple, co nie jest do końca prawdą. Jeżeli śledzimy... Hmm, Okej, okay, ja, ja postaram się to wytłumaczyć Wam w jednej z audycji, która nadejdzie. Będzie to śliski temat, gdzie mamy dwie strony potu. Niektórzy uważają, że proof of stake to jest decentralizacja, niektórzy, że nie. I sobie wyjaśnimy to w tej audycji i sprawdzimy za parę miesięcy, może lat, czy ktoś miał rację, czy ktoś nie miał racji. Ale tutaj... Ten pozew to tak nazywa, po prostu... Czytam newsy, więc przekazuję to dalej. Sprawa zarzuca Coinbase złamanie kalifornijskiego prawa nieuczciwej konkurencji, czerpiąc zyski ze sprzedaży XRP, mając jednocześnie wystarczającą wiedzę, aby wiedzą, że składnik aktywów zostałby uznany za papier wartościowy. Prawo chroni przed fałszywymi reklamami oraz oszukańczymi lub nieuczciwymi praktykami biznesowymi. A Coinbase jest jedną z wielu giełd, które zapowiedziało, że wycofają XRP w następstwie pozwu SEC przeciwko emitentowi. Aktyw. W Coinbase nie odpowiedział. Na prośbę o komentarz przed publikacją, czyli tutaj Coinbase nie odpowiedział na to, co się dzieje. Dlatego, tak jak uważamy, że kolejne giełdy mogą, te, które w Stanach Zjednoczonych, przed właśnie takimi akcjami się bronić, tak. Więc można powiedzieć, że słabo to wygląda od strony, oczywiście, tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Może poza Stanami Zjednoczonymi nie. I będziemy tutaj obserwować tą informację dalej. Crypto Briefing przekazuje nam odpowiedź od Ripple, który będzie nadal działać w USA pomimo pozwu. Firma emitująca XRP twierdzi, że będzie się rozwijać pomimo zarzutów SEC. Ripple twierdzi, że będzie nadal obsługiwał wszystkie swoje produkty w Stanach Zjednoczonych. Firma dodaje, że większość obrotów XRP odbywa się poza Ameryką zgodnie z jasnymi przepisami. Ripple twierdzi, że SEC. Zaszkodzi oczywiście niewinnym posiadaczom, to już mówiliśmy wcześniej, ale oświadczył, że jego obecne kontrowersje prawne nie wpłyną na jego zdolność do prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych. Do działalności nie bardziej tutaj do sprzedaży kontynuowanej na tych giełdach, co do tej pory tutaj miały, można powiedzieć, jakieś zarzuty. Ripple na pewno krytykuje tą decyzję SEC. Zawsze mówiliśmy, że istnieje niebezpieczny brak jasności regulacyjnej dla kryptowalut. USA pozew dotknął już niezliczonych niewinnych posiadaczy, a firma płatnicza oświadczyła, że będzie bronić w sądzie przed niesprawdzonymi zarzutami, począwszy od 22 lutego 2021 roku. Postępowanie prawne przed Sądem Okręgowym w Nowym Jorku, Określił, czy sprzedaż i dystrybucja XRP przez Ripple stanowiły naruszenie przepisów bezpieczeństwa. No i tutaj mamy listę wszystkich geł, które usunęły do tej pory. Nie widzę tam jeszcze etoro raczej, chyba, że mnie coś ominęło. Nie, Ale coś czuję, że będzie w kolejnych dniach. Jeżeli są wyjść tak jak Coinbase na IPO, tym bardziej będzie im zależeć, żeby tutaj, można powiedzieć, dostosować się do prawa amerykańskiego. I ja teraz będę tylko zwracał uwagę, czy ramiona, tych wszystkich firm, dlatego tutaj giełdy, które nie mają styczności z, ze Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, które nie, wiem, KuCoin, Bitbay, na przykład nawet Polski, tutaj nie ma pewnie ramiona jeszcze w Stanach Zjednoczonych, one nie będą, nie będą musiały się dostosowywać do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście tutaj będą kwitły te transakcje na XRP, więc. Bardzo możliwe, że, że, że to nie będzie dalej miało jak jakiś tutaj innych jurysdykcji wziętych pod uwagę do tej sprawy przynajmniej. I tutaj będziemy obserwować to, co się dzieje. Kolejna informacja to już oficjalne wydanie tego, co mówiliśmy już do tej pory, ale wiecie, że Fenix najpierw patrzy na Twittera, a dopiero z tego Twittera często gęsto są wiadomości, dlatego chwilę później widzimy je w newsach. Ale potwierdźmy to, co mówiłem wcześniej, więc po tym, jak Ripple jest ustawiony na SEC tutaj, czyli bardziej SEC atakuje Ripple, czy Tether będzie następnym celem. Tu jest AMB Crypto, który właśnie się zastanawia nad taką ewentualnością i sami to potwierdzają, że kolejnymi może być LINK, Chainlink, Bitcoin, Ethereum nawet. Tutaj nie wiemy, co się, co się dalej wydarzy. Bitcoin Bitcoin, bym tutaj troszeczkę odjął od tego, ale będziemy o tym rozmawiać w tej osobnej audycji i, i chciałbym, żeby ktoś z prawniczego środowiska się wypowiedział na ten temat, ale to, to nie jest temat na teraz i... Jeśli się zastanawiasz, dlaczego według artykułu badawczego opublikowanego przez Johna M. Griffina i wielu innych artykułów, wszystkie one dowodzą, że Teter albo USDT nie był napędzany popytem, ale napędzany podażą. Oznacza to, że Tether odegrał główną rolę w podnoszeniu ceny bitcoinów w historycznym okresie byków w 2017 roku. Chociaż sprawa NIAC, czyli w Nowym Jorku jest w rzeczywistości w toku, od jakiegoś czasu nie była rozwijana. Tether nie dostarczył istotnego dowodu na to, że wszystkie 12,4 miliardów dolarów w obiegu są zabezpieczone dolarami w banku. Ta lista może być długa, ale nie jest to na temat tego artykułu. To chociaż NIAC już zajmuje się Tether w procesie sądowym, może wnieść więcej zarzutów. I to jest o czym mówiliśmy praktycznie parę dni temu. Sądząc po reakcji XRP, możemy zobaczyć podobny eksodus użytkowników i giełd unikających USDT. W tym momencie nie można nie zastanawiać się, dokąd popłynie ten eksodus. Odpowiedź jest prosta: USDC firmy Circle, czyli pokazuję tutaj dlaczego. A więc Circle to najbardziej regulowany i przyjazny rządowi stablecoin, który. Oprócz Tethera ma największą kapitalizację rynkową. Współpracuje z wieloma agencjami rządowymi i zintegrował się z wieloma łańcuchami bloków, zaświadczony od Grand Thornton LLP, czyli tutaj od tej firmy potwierdzającej ich poparcie, czyli tu jest ten audyt, którego nie ma. Tether. Niektórzy też Grand Thornton zastanawiają się, co to jest za firma tak naprawdę, ale tutaj mamy audyt, tak? więc tutaj też mamy dwie strony potu. Czym jest ta firma tak naprawdę? Czy też jest to transparentne, ale na pewno w obliczu tego, co się dzieje, z tego co czytam, na a czytam bardzo dużo wiadomości różnych z różnych stron, i USDC jest lepszą opcją, jeżeli wiemy, większość giełd bezpośrednio USDT wybiera. tak? I jeżeli jesteśmy codziennie na giełdach, no to oczywiście USDT jest lepszą opcją, bo często do tej pary, z którą chcemy wybrać, no on jest tak praktycznie sparowany, nie USDC na niektórych giełdach. Ale tutaj mamy, jaka jest różnica. Współpracuje z Visa, tradycyjną firmą finansową, która będzie korzystać z USDC i aktywnie szukaj legalnych sposobów na wprowadzenie stablecoinów w tradycyjnym świecie. Czyli szukają właśnie legalnych sposobów. Wniosek, chociaż trudno jest oderwać się od Tethera, jeśli SEC wniesie więcej, można powiedzieć tutaj skarg na Tether i połączy je siły z Niak, może to łatwo zranić Tether na tyle, by spowodować eksodus głównych giełd z USA. Nie mówimy tutaj o reszcie, ale USA. Następnie będzie to powolny odpływ handlu detalicznego z Tethera i do USDC lub innych stablecoinów. A USDC Circle odnotował już 520% wzrostu w okresie od grudnia 2019 do 2020, a jego udział w rynku z 16 do 18%. Sądząc po tych wszystkich potencjalnych czynnikach, USDC odniesie największe korzyści, jeśli SEC lub inne władze rządowe zdecydują się na Tether. I to nie jest już mrzonka, tylko news za ambekrypto. krypto. I tutaj mamy, hmm, oderwimy się na temat tych regulacji, tego co się dzieje z XRP. Ile jeden bitcoin jest wart? 198 214 bananów. Także za jednego bitcoina możecie tyle zakupić bananów. Chyba ich nie można mrozić, także tutaj by był problem. Oprócz tego 15 uncji złota i czy to skusi właśnie marka Cubana, żeby w końcu zakupił BTC. Mark Cuban jest dobrze znany z tego, że woli banany niż bitcoin, ponieważ może zjeść ten pierwszy, ale nie ten drugi. I tutaj, kiedy Mark Cuban uprzednio pogardzał bitcoinem, mówiąc, że wolałby mieć banany, jeden BTC zapłaciłby 59 tysięcy. Było to w kwietniu, kiedy bitcoin odrabiał straty po 50% spadku. W czarny czwartek w marcu. Teraz ten kurs wzrósł do <grym> prawie 200 tysięcy. Także, no, oczywiście, te wzrosty były i można tutaj porównywać do tego. I zobaczmy, czy Mark Cuban zmienił zdanie? W rozmowie z Forbes'em nadal stwierdza, że banan ma większą użyteczność niż flagowa kryptowaluta, czyli tutaj nie zmienia zdania, mimo tego, że Bitcoin wzrósł delikatnie od tamtego czasu, a w przeciwieństwie do Marka Cubana kilku znanych inwestorów, zamożnych osób zmieniło nastawienie do Bitcoin z negatywnej na pozytywną lub jest do tego przygotowanych. Wśród nich jest Jeffrey Gundlach, dyrektor generalny Double Line Capital, Sam Zell, Paul Tudor Jones, Glenn Hutchins i inni. Autor książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, Robert Kiyosaki już od dawna jest fanem bitcoina, a oprócz BTC przechowuje jednak złoto i srebro. Daily Huddle i tutaj mamy uśpioną skrytkę tysiąca bitcoinów. Troszeczkę to może dziwić, ale tysiąc bitcoinów, a nie Satoshi, bo to była zupełnie inna suma, ale dalej czytamy, że to jest tysiąc bitcoinów wartych 26,6 milionów dolarów w momencie pisania. To jest portfel, który był stworzony ponad 10 lat temu. Wart miliony dolarów wydaje się tutaj poruszać po raz pierwszy. I w tym momencie mamy dane śledzące blockchain. 1000 bitcoinów z jego zostało wydanych. W 20 oddzielnych transakcjach po 50 bitcoinów każda i daty utworzenia tego portfela wahają się od 31 sierpnia do 8, 8 października, czyli wtedy były te wpływy, a anonimowy twórca bitcoina Satoshi Nakamoto ostatnia aktywność na forum bitcoina miała miejsce 12 grudnia. Dobra, jeżeli znacie historię, to nie było 12 grudnia, ale tą historię możecie się dowiedzieć tylko i wyłącznie skąd, gdzie tutaj ja jestem. Zaraz sobie tutaj zobaczę, o, właśnie z tej książki. Możecie sobie zobaczyć, kiedy był ostatni wpis na forum. OK, zgodzę się. Ale jeszcze mailowo gdzieś tam wysyło, a nawet te niedokładne są wpisy jeszcze do tego. To jest historia całego bitcoina i całej walki społeczności od samego początku do, do, do dzisiaj praktycznie. Także kto jeszcze nie ma, może się zastanowić, czy ją nabyć, oczywiście. A przejdźmy z powrotem do tego newsa. I przy obecnie w obiegu 18 tysięcy milionów bitcoinów odsetek nieaktywnych monet wynosi 9,6%. To jest bardzo ważna informacja. 9,6%. Jest nieaktywnych jeszcze, czyli prawie 10%. To nie pierwszy raz w tym roku, gdy Bitcoin z Ery jest zauważany w ruchu. W październiku wydano kolejny zapas BTC z Ery To nie mówimy, że to był Satoshi, tak? tylko Zery Satoshi. Też warty 28 milionów dolarów. A 26 kwietnia 2011 roku Satoshi ujawnił, że odszedł od Bitcoin. Uważa się, że on lub grupa stojąca za BTC wydobyli od 600 tysięcy do nieco ponad jednego miliona bitcoinów. No i dlaczego to jest ważne? No bo ruch bitcoina, powstały w pierwszych dniach, jest uważnie obserwowany, ponieważ jest to rzadkie zjawisko. Tak rzadkie, że dzisiaj się zastanawiamy, hmm, dlaczego ktoś wypłaca te 10, czy, czy to jest już all time high, czy to jest szczyt, czy za chwilę będzie korekta. Dlatego obserwują tutaj ludzie i zastanawiam się, czy po prostu, ale nadal to jest duża suma. 9,6% jeszcze zostało tych nieruszonych. Wszystkie główne pule wydobywcze obsługują teraz TapRoot, czyli zgodziły się na to, żeby dodać TapRoot. Czyli Binance Pool, pula wydobywcza, która jeszcze nie podjęła tej decyzji, już jest po stronie TapRoot. Dobrego znaku dla kolejnej dużej aktualizacji BTC, Bitcoina oczywiście. Dodane pule Binance do kolumny oznacza, że wszystkie główne pule są teraz na pokładzie tego update'u. O tym updatecie nieraz mówiliśmy, więc nie będziemy tutaj jeszcze raz powtarzać. Wystarczy sobie wpisać TapRoot czym jest w Google i będzie się od razu wiedzieć. Kraken ogłosił, że ma ponad 250 tysięcy Ethereum postawionych na Ethereum 2.0 i do tej pory na kontakt obstawiony 2.0 postawiono ponad 2 miliony Ethereum, także 250 Kraken, wow, duża suma z tej całej można powiedzieć. Ethereum 2.0 uruchomiono na początku grudnia. Obecnie na giełdzie Kraken postawiono prawie 200 milionów dolarów w Ethereum. Koń telegrafii, tutaj mamy gracza NFL, który dementuje plotki, jakoby otrzymywał swoją wypłatę w bitcoinach. Tutaj 13 milionów dolarów pensji Okung nie jest wypłacana w BTC, to nie jest prawda, zauważają, nadal jest płacony ten kontrakt w dolarach. Gracz NFL podobno korzysta, podobno korzysta ze startupu kryptograficznego o nazwie Strike, aby zamienić część swoich zarobków na bitcoin, ale to nie wychodzi Bezpośrednio. Nawet tutaj rzecznik powiedział, że to, co decyduje się zrobić z pieniędzmi, to jego sprawa. Innymi słowy, gracz nie ma żadnej umowy z drużyną, aby otrzymywać wynagrodzenie w BTC. Więc dementujemy plotki. Chyba nawet ta wiadomość mnie ominęła ostatnio z NFL, jeżeli chodzi o, o, o bitcoina i wypłaty, ale to jest, jest zdementowane to, co robi później, jeżeli kupuje Bitcoiny za pomocą firmy, Strike, na przykład, którą tutaj reklamuje lub nie. Tego nie wiemy. CryptoPotato mówi nam o tym, że Polka do o 60% co tydzień, gdy Binance ogłosiło fundusz wsparcia w wysokości 10 milionów dolarów. Co możemy się nauczyć z tej historii? To jest to, jeżeli Binance będzie wchodził w kolejne projekty i dawał, powiedzmy, takie wysokości zapotrzebowania na jakiś fundusz w jakimś projekcie, to może to oznaczać, że może zarobimy w kolejnych dniach 60% po jednym tygodniu. Tak? Także to możemy tutaj wynieść z tej całej właśnie lekcji fundusz Binance o wartości 10 milionów dolarów na rzecz Polkadot został właśnie ustalony w grudniu i od tego momentu widzimy co się wydarzyło poszliśmy wyżej z Polkadot nie tylko giełdy ale grayscale rzekomo zrzuca ponad 9 milionów XRP w wyniku pozwu SEC przeciwko Ripple czyli fundusze też tutaj będą musiały odpowiedzieć na pytanie czy trzymamy dalej XRP czy nie w przypadku zagrożenia z SEC które nie wiemy, czy tak naprawdę jest, czy nie. 22 lutego dowiemy się co, nieco więcej, ale Grayscale rzekomo zrzuciła ponad 9 milionów XRP ze swojego portfela, i kiedy to było? 29 grudnia 2020 roku. Nie wiemy za jaką sumę, ale wtedy XRP spadł poniżej 20 centów. Także to był ta osta ten ostatni rzut tutaj w przypadku grejskiego funduszu. Sondeski informuje nas o tym, że BitGo zapłacił 93 tysiące dolarów odszkodowania, bardziej tutaj kary na to, że nie zdołał uniemożliwić osobom z regionu Krymu, Ukrainy, Kuby, Iranu, Sudanu i Syrii korzystania z usługi ich portfela. I w tym przypadku to nie jest najwyższa suma, jaką mogliby zapłacić, bo to było 53 miliony, nawet tutaj dodają. Najwyższe jaką mogliby nałożyć, ale w zeszłym tygodniu poinformowano też, że rozmowy dotyczące ewentualnego przejęcia Bitgo przez PayPal upadły. Także PayPal nie kupuje Bitgo. Krypto to, teraz przenosimy się do Indii i tutaj mamy akurat sytuację, gdzie policja aresztuje innego podejrzanego w sprawie uprowadzenia okupu za 100 bitcoinów w Indiach. Zaledwie kilka tygodni temu sprawcy zażądali okupu w wysokości 100 bitcoinów za syna lokalnego biznesmena i inwestora kryptowalutowego po uprowadzeniu 8 chłopca przed jego domem w Karnatace. Wkrótce potem policji udało się schwytać sześciu podejrzanych w tej sprawie wszystkich związanych z rodziną ofiary, także z rodziną najlepiej na zdjęciu, tak? Czasami, nie, oczywiście żartuję, ja wierzę w ludzi, więc troszeczkę nie na miejscu był ten żart, okej. Okay. Jednak policja w Indiach ujęła innego podejrzanego, rzekomo związanego ze sprawą. Według lokalnych wiadomości władze aresztowały recepcjonistę w hotelu, podejrzewając, że brał udział w porwaniu. Siódmym domniemanym wspólnikiem w porwaniu jest podobno mieszkaniec Bengaluru. I imieniu Nawen policja powiedziała, że główny organizator kryminalnej operacji skontaktował się z przed uprowadzeniem i obiecał nagrodę w wysokości ponad 400 tysięcy dolarów za jego pomoc. Następnie Nawen namówił taksówkarza, aby pomógł w porwaniu dziecka, podczas gdy nieletni bawił się w pobliżu jego domu. Także tutaj pozytywnie, i jeszcze mamy inną sytuację przedstawioną. 78, czyli 100 tysięcy około dolarów przejęte w kryptowalutach. W innym przypadku, kryptowalut zaangażowany w nielegalną działalność policja w Nottingham przechwyciła właśnie tą sumę. Potem zamrozili jeszcze dodatkowe pół miliona funtów, w tym nieruchomość i pojazdów. W trakcie śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego mężczyznę. Jest podejrzany o oszustwo i pranie brudnych pieniędzy, ale został tak naprawdę zwolniony za kaucją, gdy policja prowadzi dalsze dochodzenie. I tutaj mamy takie sytuacje. Po prostu karne w kryptopodajce. Idealny rewanż w You Dlaczego? Bo Bitcoin już przybliżył się z kapitalizacją do Berkshire Hathaway pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej. Turkana na szury twierdził ten pan, właśnie, że to jest Bitcoin. A teraz Bitcoin osiąga właśnie tą samą sumę, którą jest warty międzynarodowy konglomerat należący do miliardera Warrena Buffeta. Więc. No, od razu tutaj wychodzą wiadomości, może warto. Na początku tego miesiąca Bitcoin pokonał również Visa, Samsung, Walmart, ale najnowsze osiągnięcie ma szczególne znaczenie dla króla kryptowalut, bo Buffett jest znany z tego, że jest z najbardziej surowych krytyków flagowej kryptowaluty, który w maju 2018 roku powiedział, że to jest trudka na szczury, tak naprawdę. I mamy kolejnego analityka technicznego w The Daily Huddle. Tutaj dowiemy się, kiedy Ethereum może ustanowić, powiedzmy, 1500 dolarów. Około. Jego zdaniem, mieliśmy CryptoCrew też wcześniej, teraz mamy Michaela Vandenpop, który tłumaczy nam jego zdaniem, kiedy to może się wydarzyć. Czyli w pierwszym kwartale już 2021 roku zobaczymy wzrost w kierunku all-time high na Ethereum. I to będzie właśnie przekroczenie tego. Tak jakby wszyscy uważali, chyba że faktycznie Ethereum będzie wzrastał razem z Bitcoinem, też tak może być, a może o tą dominację właśnie Bitcoina chodzi, że na początku przyszłego roku, do końca pierwszego kwartału, możemy mieć tą dominację opadającą, i wtedy będziemy przechodzić faktycznie na, na Altcoin. To zobaczymy. Ok, przejdźmy do polskich YouTuberów FX Mag. Kiedy kontrakty z CFD są lepsze od futuresów? Dalej jest z Bitcoin 50X z tego miejsca to nie przesada. Kiedy to raport? Bitcoin będzie kosztować 30 tysięcy dolarów. Kiedy pompa na Ethereum i korekta? Na BTC, Fox Bucksik, Kopać Każdy Może, część 120, wzrosty cen BTC, Ethereum, Zilika i propozycje nowych kart Nvidia RTX na 2021 rok. Dalej z Piotr siurek jak nie płacić podatków od krypto, hmm, 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 nie tak głośno, Encyklopedia Kryptowalut, Akalai Laminar nie prześpi kolejnego airdropu na Polkadot. Jeszcze mamy Mike'a Satoshi'ego, Bitcoin kolejny all -time high 30 tysięcy do jutra. Mamy datę rozprawy SEC vs Ripple Polkadot na Sterydach Binance. No i na sam koniec komentarze. Zacznijmy od nadwornego tutaj hejtera Marcela. <gry> na pewno od Sysa, czyli czyli kryptokrzyj, lepszy niż z kamer Da Vinci, ale szkoda, że nie analizuje danych on chain, a że w 2021 roku wszystko będzie rosnąć, to wiadomo. 20 papierowych procent dolarów w obiegu światowym została wydrukowana w sierpniu do tego roku, a digital dollar zapis na rachunkach bankowych to 12 razy do druk papiera. To siano musi gdzieś pójść, mamy globalny kryzys i globalny all-time high w cenach akcji. Bo cena jest pompowana pustym dolarem. Tak więc z BTC z 15 do 28 tysięcy to nie jest wzrost BTC, tylko spadek wartości dolara. Zauważa. No to zobaczymy, czy będzie kolejny do drugi, jeszcze mniej spadnie ten dolar. Hmm? Jestem ciekaw, ale Marcel, dobre podejście też. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale skamera, nie, daleko od skamera. Przynajmniej, przynajmniej w moim mniemaniu. Paweł Piska, świetny materiał, dziękuję, nie ma problemu. Do tego mamy Mafisto, Mephisto, jaki jest sens zatrzymania filmiku co zdanie i tłumaczenie tego na polski. Z filmiku, który w oryginale ma 27 minut, zrobił się prawie 40-minutowy klip. Nie lepiej wstawić po prostu napisa, albo coś innego. Trochę strata czasu, jakby nie patrzeć. Jeju, tak bym się cofnął do 2018, 2019, na początku 2020. U mnie najłatwiej jest tłumaczyć w taki sposób. Jeżeli chodzi o postawienie tekstu, ja nie tłumaczę dla ludzi, którzy, nie wiem, mają czas na oglądanie tekstu. Ja nie oglądam filmów z tekstem na dole. I jeżeli ja tłumaczę, to jest to w postaci takiego, że możecie kierować samochodem, jechać gdzieś przed siebie, ale nie spoglądając na telefon, wiecie o co chodzi. I nie jestem w stanie przetłumaczyć inaczej tego. I dlatego tam jest link do oryginału. Jeżeli ktoś już nie umie inaczej przeskakiwać albo przyzwyczaić się do takiej. Takiego tłumaczenia można oglądać w oryginale Mefisto, Mefisto, i wtedy jest bez zatrzymywania 21 minut, tak jak mówisz, i nieźle to wychodzi. Także zapraszam do, do oryginału, ale dzięki, dzięki, że wpadasz. Łukasz B. Nie potrafię zasnąć, wiedząc, że Fenio dodał nowy film. Jak zawsze, świetna robota. Szczęśliwego nowego roku. Dzięki również za to. I dalej mamy, zobaczmy jeszcze kogo tutaj na sam koniec przywiało, a więc Cezary. Nawet pierwszej sprawy nie było, a już wydali wyrok na XRP. Mm -hmm. XPR, tutaj nawet jest, chyba się pomylił ktoś, ale no XRP pewnie chodziło. Na razie nie wiemy nic tak naprawdę. Co tam w świecie BSV? Dowiemy się już niedługo. Na kolejnej edycji Bitcoin SV Polska oczywiście. No i na koniec Krupik Koparki na budowie też nie są ekologiczne, jednak budują, nie? Mm. Ciekawe, co budują. Pewnie pełne bloki albo. Jeszcze większe bloki. Ciekawy jestem, właśnie, co budują te koparki na, na, na budowie. Ok, mamy to. Życzę Wam wspaniałego dnia. Mam nadzieję, że nie przesadzicie z alkoholem. Jeszcze się pewnie pojawimy, ale sorry, nie będzie mnie w Sylwestra. Muszę odpocząć kaca wyleczyć może w połowie dnia, nie wiem, 1 stycznia, a może dopiero 2. Zobaczymy. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.